No i jesteśmy w kolejnym odcinku dotyczącym naszego zdrowia. Tym razem zajmiemy się tym, jak zadbać o zdrowie naszych jelit. Dlaczego to jest istotny temat? Coraz częściej pojawia się stwierdzenie, że ilość bakterii w naszych jelitach przewyższa prawie 10-krotnie ilość komórek w naszym ciele, co pokazuje, jak wielką rolę odgrywają w naszym organizmie, co za tym idzie również w naszych jelitach, właśnie bakterie. Ta właśnie bakteryjna flora będzie świadczyła o tym, czy my będziemy dobrze trawić, gorzej trawić, czy przyswajać, nie przyswajać, czuć się dobrze po danym posiłku i tak dalej, więc myślę, że temat jest wart zbadania, dlatego teraz 10 porad, jak zadbać o zdrowie swoich jelit. Numer 1. Probiotyki. Probiotyki są to substancje, które mają w sobie żywe kultury bakterii. I do tej grupy zaliczymy różne przetwory mleczne, mleko również, kefiry, jogurty, wszelkiego rodzaju kiszonki, ogórki kiszone, kapustę kiszoną, tylko zwracam tu uwagę na rozróżnienie kiszonek, a rzeczy kwaszonych. Rzeczy z octem, szczególnie jabłkowym. Rzeczy na zakwasie, typu żurek, czy chleb na zakwasie. Drugim elementem są prebiotyki. I tutaj w odróżnieniu od probiotyków są to substancje, dzięki którym te probiotyki, czyli żywe kultury bakterii, mogą lepiej się rozwijać. I tu najprościej mówiąc, są to wszelkie owoce i warzywa tak naprawdę. Trzecim elementem jest woda. I tak wiem, powtarzam się, było to w ostatnim filmie i wiele rzeczy tutaj się powtórzy, ale albo poruszę innej trochę strony, albo no, też trzeba wziąć pod uwagę, że nie każdy ogląda wszystkie filmy. Także, żeby zadbać o nasze jelita, musimy również spojrzeć na to, ile wody spożywamy w ciągu dnia. Niby każdy o tym wie, ale tak naprawdę mało kto spożywa tyle wody, ile powinien, mimo że wie, że powinien spożywać jej więcej. Myślę, że tutaj nie przedłużając, wartości około 2-3 litrów, w zależności czy jesteś mężczyzną, czy kobietą, powinny być już wystarczające do tego, aby w prawidłowy sposób nasz organizm działał i również nasza jelita. Tak, pamiętajmy o tym, że zwiększając aktywność fizyczną, również musimy dodawać wody. Znowu kot się wkradł. Numer 4 jest to aktywność fizyczna i tutaj tak samo podkreślam, jak w poprzednim filmie, odpowiednia aktywność fizyczna dla nas. Musi być ona specjalnie dobrana do tego, co my możemy robić i co umiemy robić. Powinniśmy mieć oczywiście własnego trenera, jeśli chcemy zrobić to w sposób bardziej rozsądny. Jednak tutaj należy po prostu o tym pamiętać, że samą perystaltykę jelit, samo działanie jelit i rozwój bakterii w nich, tych dobrych bakterii, sama aktywność fizyczna właśnie temu sprzyja. Numer 5 jest to dobry sen. Dobry i długością, i swoją jakością, ponieważ musimy zadbać o to, aby mieścić się w przedziale tych przynajmniej 6-8 godzin snu. Oczywiście też nie wykraczając i w drugą stronę, spanie zbyt dużo będzie wyniszczało tak naprawdę nasz organizm i psychikę. Ale musimy pamiętać, żeby nie tylko mieścić się w tym przedziale, również robić to w odpowiednich porach. Godziny, w których słońce już zaszło, to godziny, w których nasze ciało zaczyna produkować składniki związane z naszymi hormonami, takie jak melatonina, i tak samo moment, w którym słońce zachodzi, odpowiada produkcji odpowiednich hormonów ze strony naszego organizmu do tego, aby nas wybudzać, takim jak kortyzol. To jest nie bez przyczyny tak skonstruowane, nasz organizm jest do tego przyzwyczajony i tak właśnie stworzony, aby w tych godzinach, kiedy to słońce niedługo po tym jak zajdzie i niedługo po tym jak wstanie, żebyśmy w tym przedziale właśnie spali. I wtedy sen tylko może być dobry jakościowo. Kolejnym elementem jest również to, że musimy zadbać o to, że przynajmniej 2 godziny przed snem pozbawić nasze oko dostępu do zbyt mocnego światła, szczególnie tego niebieskiego. Tutaj pomóc nam mogą różne aplikacje na smartfona, na komputer, które będą nam wyłączać to światło niebieskie. Również odpowiednie wyciszenie przed snem. Nie stresowanie się zbyt wiele, nie spanie z pełnym żołądkiem ani na zupełnie głodnego. Numer 6 jest to odpowiednie żywienie. I tutaj chcę, bo już mówiłem o probiotykach i prebiotykach, ale tutaj chcę zaznaczyć to, żebyśmy zwrócili uwagę, czy na pewną grupę produktów, czy na dany produkt mamy jakiekolwiek nietolerancje, czy nawet można powiedzieć uczulenia. Czy po którejś grupie produktów czujemy się gorzej, czujemy się ciężko, czujemy się niedobrze. Jeśli kogoś stać i ma taką możliwość, oczywiście najlepiej jest zrobić takie badania w placówce medycznej, aczkolwiek tak jak mówię, no nie są one najtańsze. Ale są bardzo ważną dla nas informacją, dlatego że produkty, które w jakikolwiek sposób nas uczulają, powinny zostać zupełnie odstawione na czas, w którym nasze ciało przestanie reagować w sposób alergiczny na nie. Wtedy możemy powoli zacząć do nich wracać. Tak samo jest z nietolerancjami. Nietolerancje wynikają z tego, że od strony enzymów w naszym układzie trawiennym no nie jesteśmy w stanie tego w dobry sposób trawić. Stąd wychodzą właśnie nietolerancje, złe samopoczucie i tak dalej. I tutaj trzeba najpierw wytworzyć odpowiednie umiejętności naszego układu trawiennego od strony enzymów, aby radziły one sobie z pewnymi grupami produktów. Ale tutaj najlepiej pracować z własnym lekarzem lub dietetykiem. Numer 7...
Numer 7. Nie bądźmy zbyt fobiczni nastawieni do tego żywienia. Wiem, wspomniałem przed chwilą o tym, żeby zwracać na to uwagę, probiotyki, prebiotyki, z rzeczy, które nas uczulają, czy w jakiś sposób mamy na nie tolerancję, ale nie bądźmy też nastawieni fobicznie, nie przesadzajmy, nie bądźmy tymi nazistami żywieniowymi, którzy mówią, że mleko i laktoza precz, gluten precz, wszystkie produkty tego typu precz, mięso precz. Słuchajcie, tak naprawdę zbyt duże wykluczanie produktów, a powiedziałbym, że ogólnie wykluczanie, większe wykluczanie produktów niż tylko kilku, które są konieczne, raczej nie posłuży naszemu zdrowiu. Już tłumaczę dlaczego. Dając naszemu organizmowi pewne produkty, które niekoniecznie nawet są bardzo prozdrowotne, ale umieszczone tam w odpowiedni sposób i też nie za dużych substancjach i też nie w za dużych ilościach, pozwolą naszemu organizmowi radzić sobie w takich cięższych sytuacjach, pozwolą na uczenie się wytwarzania pewnych enzymów. Mam doświadczenie z wieloma osobami, które przez to, jakie miały nawyki żywieniowe wcześniej, jedna dziewczyna na przykład nie jadła praktycznie nigdy mięsa, przez to, jak była uczona w domu jeść, przez co ma teraz problemy z trawieniem mięsa. I nie od tej strony, że ono jest jakokolwiek szkodliwe, tylko od tej strony, że zwyczajnie, prawdopodobnie i jej jelita są w słabszym stanie i jej żołądek nie wytwarza odpowiednich enzymów do trawienia mięsa, co trzeba niestety zmieniać, dlatego że to nas predysponuje do tego, aby mieć wiele niedoborów żywieniowych, ale jednocześnie jest pewną dysfunkcją, która będzie utrudniała nasze życie. I ważne jest tu, aby tych naszych fobii również nie przenosić na innych ludzi. To, że my mamy problem z trawieniem laktozy, znaczy mówiąc my, mam na myśli osoby, które mają z tym problem, ja nie mam, to nie znaczy, że cały świat z tym ma. Tak naprawdę dla mnie na przykład mleko czy gluten zupełnie nie szkodzi w odpowiednich ilościach oczywiście, więc też nie chciałbym na przykład tego wykluczać i tak samo polecam robić innym. Jeśli coś ci nie szkodzi, jeśli z czymś się dobrze czujesz, oczywiście w miarę rozsądku, ale zachowaj to w swojej diecie. Numer 8 jest to częste wypróżnianie i tutaj nie chodzi mi o to, żeby na siłę to w sobie powodować, tylko żeby zwrócić uwagę na to, ile razy dziennie się wypróżniamy. Mówiąc tutaj o oddawaniu moczu, oczywiście powinno być to względnie częste, oczywiście nie mówię tu o bez przerwy bieganiu, ale no to się wiąże też z dużą ilością wody, którą powinniśmy spożywać. Nie powinniśmy wstrzymywać uczucia chęci sikania, powinniśmy oczywiście jak najczęściej, względnie jak najczęściej oczywiście, chodzić do toalety. Nasz mocz powinien być słomkowy, przezroczysty, a jeśli chodzi o dwójeczkę, to w zależności od tego oczywiście, czy jesteśmy sportowcami, czy jesteśmy mężczyzną, kobietą i tak dalej, jak wysocy jesteśmy, jaki jest nasz metabolizm i tak dalej, ale myślę, że przedział od 1 do 3 defekacji dziennie powinien występować w takich normalnych warunkach. Oczywiście za częsta defekacja i oczywiście w konsystencji niezbitej również świadczy o jakiejś dysfunkcji, ale no właśnie celujemy tu w to, aby był to kał dobrej jakości, jakkolwiek to kurczę brzmi. No i właśnie, żeby myślę, że mieścił się w regularnym, to jest też ważne, przedziale od 1 do 3. Numer 9 jest to stres i oczywiście tak jak w poprzednim filmie, nie mam na myśli tu pojedynczych tylko wyrzutów kortyzolu, małych stresorów czy takich właśnie pojedynczych uderzeń. Chodzi mi tu o ogólny stres wynikający z trybu naszego życia, długo się utrzymujący na względnie wysokim poziomie, który będzie nam prędzej czy później bardzo rzutował na jakość tego, co się dzieje w naszym organizmie i przede wszystkim tego, jak reagują nasza jelita. Ile razy mieliście sytuację, że przed ważnym egzaminem czy jakąś rozmową mieliście takie uczucie w jelitach ciężkości lub nawet rozwolnienie? To już pokazuje, jak wielki wpływ kortyzol, czyli właśnie hormon stresu, ma na nasze trawienie, na nasze jelita. Dlatego powinniśmy tutaj zadbać o to, aby w miarę możliwości robić nasze życie takim, aby było jak najmniej stresujące, czyli nie wiem, unikać korków, unikać spieszenia się, unikać toksycznych relacji z ludźmi, unikać toksycznych emocji, no i zadbać o naszą ogólne zdrowie, więc odsyłam do poprzedniego filmu. No i ostatni, 10 punkcik, który jest właśnie trochę związany z tym, co wcześniej mówiłem. Zadbajmy o otoczenie naszego życia, o ogólnie nasze życie od strony tego, jaki mamy tryb życia, jak żyjemy, jakie jest nasze otoczenie, ludzie wokół nas, w jakich warunkach żyjemy. To, że będziemy dużo przebywać w pomieszczeniach zamiast na zewnątrz, nie przyjmować na siebie promieni słońca, będzie bardzo mocno rzutowało na naszą odporność, na nasze jelita w dużym stopniu. To, że będziemy mieli dużo negatywnych relacji z innymi ludźmi, dużo kłótni, dużo zawiści, dużo stresu przez szefa, załóżmy, ciężką pracę, notoryczne myślenie tylko o rzeczach,
rzeczach, które musimy załatwić, złe podejście do tego wszystkiego, za dużo treningów, co nałoży na nas za duży stres metaboliczny, za duża potrzeba regeneracji, za mała ilość snu, czy spożywanie jakichś substancji, które nie służą nam, jak alkohol, papierosy, inne używki, czy zbyt długie przebywanie w ekranach telefonów, komputerów, telewizorów. To wszystko będzie rzutowało na to, że nasze jelita będą w coraz gorszym stanie i nasz organizm również będzie na tym podupadał, dlatego że chcę, żebyście zwrócili na to uwagę. I to by było na tyle, jeśli chodzi o to, jak zadbać o swoje jelita. Myślę, że te 10 punktów już pozwoli wam polepszyć stan waszego zdrowia dzięki właśnie zadbaniu o wasze jelita. I nie bagatelizujmy tego, jelita są naprawdę ważnym elementem i kiedy o nie nie zadbamy, przełoży się to na cały organizm, ponieważ nie bez przyczyny jelita nazywane są naszym drugim mózgiem. To, co dzieje się w jelitach, często oddziałuje, albo powiedziałbym, że zawsze oddziałuje na cały organizm i nawet czasami może być tak, że nie możemy schudnąć mimo deficytu, dlatego że ten deficyt nie jest efektywny, powiedzmy, przez stan naszego zdrowia wynikający na przykład z jelit. Często się z tym spotykam jako dietetyk. Polecam tutaj właśnie odezwanie się do jakiegoś lekarza dietetyka, który stwierdzi, że zna się na tym wystarczająco, żeby podjąć taką współpracę i o podjęcie właśnie takiej współpracy, aby poznać się z jakąś osobą, aby ona o was wiedziała wystarczająco dużo, żeby wiedzieć, jak wygląda również wasze życie i pracować nad tym z osobą, która ma wystarczającą wiedzę i doświadczenie na ten temat. I to było na tyle. Kamil Czekalski, trener dietetyk, więc może mam jakieś pojęcie. Żegnam się z wami, lajkujcie, piszcie komentarze, niech to się rozwija, wbijajcie na Instagram, jest podany w opisie i do zobaczenia.